również międzynarodowa, o czym też parę słów powiem. Nie wiem, czy zauważyli, że widzieliście Państwo, że parę tygodni temu szef Komisji Europejskiej nieoczekiwanie powiedział coś, co ja mówiłem przez 3,5 roku w Parlamencie Europejskim, gdzie go nikt nie słuchał. Mianowicie to, że już nikt się nie uczy o Unii Europejskiej, że się poświęci z tym, że Unia umiera, że nie ma dzieci, że nie ma rozwoju gospodarczego, że musimy się uczyć od innych, a Rosja to w ogóle normalny całkiem kraj, a Putin jest jego przyjacielem. Co ja nie mówię, że Putin jest moim przyjacielem, bo po prostu nie znam, ale generalnie nie jest moim wrogiem. Także był pewien szok w Unii Europejskiej. Oczywiście szybciej pokazano, że jest pijany i podobno się go wyrzucić. Ale sytuacja się naprawdę zmienia, bo ludzie już widzą, co się dzieje i ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko już bankrutują. Właśnie Unia Europejska jest bankrutem już w tej chwili. Ma 37 miliardów długów. Już pomijam, że wszystkie państwa Unii są bankrutami praktycznie. Dług Niemiec jest większy niż dług Grecji, także że nikt nie panikuje, bo wiadomo, że Grecy już 3-4 lata ułożali bankructwo. Długów nie spłacali, a Niemcy są bogate i uczciwe pieniądze spłacają. Także nikt nie panikuje z tego powodu, ale taka jest sytuacja gospodarcza.